Dobra. Pamiętam, że mikrofon przekazywać. W sensie on jest, to jest mikrofon, jak się nazywa ten mikrofon? Kierunkowy, więc nie muszę pod buzię go podstawić, że mniej więcej kieruje i będzie w porządku. Okej. Okay. Się bardziej stresuję od ciebie. Nie stresuj, luźno. Z nami jest Krzysztof Lewicki, trener Krav Maga Olsztyn. Cześć Krzyśku. Siemaneczko, witam cię serdecznie. Jak ci się podobało na dzisiejszym wydarzeniu? No mega, tym bardziej, że miałem przyjemność w ogóle otworzyć ten event i tak gdzieś tam zostało to wszystko w strukturze ubrane, że no miałem przyjemność w ogóle zabrać głos jako pierwszy, także miałem dosyć wysoką poprzeczkę, ale event świetny, są firmy, współpartnerzy tutaj tego eventu i wydarzenia. Myślę, że warto skorzystać z tej wiedzy, bo to są fachowcy, oni wiedzą co robią, oni są kierunkowi, no. Są specjalistami, tak? I warto takich ludzi się uczyć. Jeżeli mógłbyś nam w kilku słowach streścić, czym się zajmujesz, jakie było twoje dzisiejsze zadanie na dzisiejszym evencie, o czym mówiłeś, byłbym bardzo wdzięczny. Super, no ja generalnie miałem temat z zakresu samoobrony, ponieważ stricte 19 lat zajmuję się Krav Magą, ale nie tylko Krav Magą, nie tylko z tego mam jeszcze uprawnienia jakieś tam międzynarodowe i państwowe, więc mówiłem ogólnie rzecz biorąc o genezę, o systemach samoobrony, walki wręcz, dlaczego warto ćwiczyć, jak to wpływa na naszą psychikę i jak to wpływa na naszą asertywność w samoobronie i do czego można wykorzystać najprostsze rzeczy w zakresie samoobrony na ulicy w kontekście deeskalacji agresji, także krótko, zwięźle na temat. Ale pół godziny. Pół godziny, czyli twoim zdaniem uważasz, że zwykły, przeciętny Kowalski powinien chociaż raz spróbować takiego treningu? Ja uważam, że każdy w życiu powinien spróbować treningu, bo ludzie mają taką tendencję, że się boją. Ja wiem, z czego to wynika, bo znam trochę psychologii behawioralnej i psychologii społecznej, bo ja też siedzę w naukach. Ja nie tylko jestem wielkim instruktorem, który jest hubowy, ćwiczy i tak dalej, tylko strasznie mocno interesuję się rozwojem osobistym i tym kontekstem właśnie naukowym pracy mózgu. Więc każdy się boi. Ja uważam, że każdy powinien spróbować, bo ludzie się boją, zanim zrobią pierwszy krok. A nie tak wygląda nauka. Dopiero się czegoś uczysz, jak coś wykonasz, a nie już wiesz, że to nie jest dla ciebie. Skąd wiesz, że to nie jest dla ciebie? To tak samo jak ja bym. Jakbym nie poszedł na swój pierwszy trening, pewnie byśmy tu nie siedzieli. Jakbym nie poszedł na swój pierwszy trening, w życiu nie napisałbym i nie wydał dwóch książek w przeciągu teraz ostatnich 3 lat. No po prostu kosmos, nie? Ja wiem, że to wszystko, przez co przeszedłem, ta cała droga, nie tam tylko cel, ale ta cała droga i to wszystko, co się w życiu wydarzało, co mogłem spraktykować na salach, co musiałem zastosować w życiu codziennym gdzieś tam na ulicy, żeby też nikomu nie zrobić krzywdy, to była drogą do tego, żeby po prostu w końcu usiąść i to napisać, przekazać to ludziom. Także trzeba próbować, nie wolno się poddawać. Jak już wspomniałeś o książkach, to możesz pokrótce przedstawić, o czym są te książki? No pierwsza jest stricte o Krav Maga klasy biznes, poradnik samoobrony dla ludzi z klasą. Czy zawarłem tam takie kompendium wiedzy w oparciu o to, że prowadziłem zajęcia dla wielu gdzieś tam prezesów, wiceprezesów różnych firm i instytucji, które nie chciały do końca wiedzieć, żeby oni trenowali. Więc trenowaliśmy gdzieś tam w zacisza i oni mi tam gdzieś mówili, nie? A ktoś podszedł na parkingu i chciał to, a ja miałem tylko klucze przy sobie i nie wiedziałem jak. Nawet no to ja to ubiorę, bo ja wiem jak i tak dalej. Także to jest stricte o Krav Maga, czyli jak dobywać klucze, jak narzędzia zwykłego jest samoobrony, czyli nie wiem, długopis, pałka teleskopowa, telefon, jak usiąść, jak się zachować w windzie, na co zwrócić uwagę w kontekście psychologii tego, żeby otworzyć okno świadomości w samoobronie. Natomiast druga książka jest taka bardziej skopem motywacyjnym, bo napisałem w zasadzie o życiu pasji, determinacji, czyli aktywuj pełną moc siebie, żeby dać ludziom imperatyw do tego, żeby ruszyli. Gdzieś tam też przewinąłem temat po prostu takiej struktury, która odpowiada za procesy nauki. No bez tego byśmy się nie mogli uczyć, no w sensie pozytywnym, bo za negatywna struktura za coś innego odpowiada. Czyli jest to struktura, która odpowiada zupełnie w innym obszarze dominantę, jeśli chodzi o procesy poznawcze. Więc też trochę tam neuronauki przerzuciłem i tego, co w życiu się, czego się w życiu nauczyłem, doświadczyłem i chciałbym, żeby moje dziecko wiedziało już, nie? Które ma 6 lat. Więc napisałem książkę dla każdego i ona jest e-bookiem, generalnie e-bookiem z opcją druku na żądanie i audiobookiem. I jest dostępna w 200 e-księgarniach w Polsce. Także zapraszam serdecznie, może komuś zmieni życie, a może przyniesie hejt, to napiszę trzecią, będzie lepsza. Okej, dziękuję ci bardzo Krzyśku i mam nadzieję, że w niedługim bardzo czasie dziękuję. Do zobaczenia. Miło było naprawdę się poznać i miło było, że mogłem tu wystąpić u was. No? Ze mną jest trener Dawid Mieszkowski. Trener, ale trener czego? Trener ruchu, to na pewno, ale generalnie można by było to nazwać trenerem personalnym, medycznym, trenerem przygotowania motorycznego z uwagi na to, czym się zajmuję i z kim pracuję, bo jest dosyć szerokie spektrum klientów. Są to osoby chcące po prostu się ruszać, pracować rekreacyjnie, czuć się lepiej w swoim ciele, trochę lepiej wyglądać. Są to również osoby z problemami bólowymi, czy to ostrymi, czy to chronicznymi, po zabiegach, z bólem kręgosłupa, a są to także sportowcy, którym
po prostu pomagam podnosić ich sufit, by osiągali jeszcze lepsze wyniki. Jak Ci się podobało na dzisiejszym wydarzeniu Fit Food Festival? Podobało mi się bardzo, dużo stoisk, ciekawych wykładów. Ja co prawda byłem drugi, ale sądząc po tematyce, która potem czeka jeszcze tutaj widzów zgromadzonych, na pewno będą to wartościowe wykłady. Przede mną był Krzysiek Lewicki, bardzo napędził, wysoko podniósł poprzeczkę, super żywiołowe wystąpienie, bardzo mi się podobało. Oceniam na duży plus. Mógłbyś nam tak w skrócie zdradzić, o czym opowiadałeś na scenie? Moim tematem wystąpienia były dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa, czyli popularnych lędźwi, oraz sposobów radzenia sobie z tym problemem. Może dla niektórych było to trochę zaskakujące, bo nie podałem jakby konkretnych rozwiązań, ale no, nauka nie podaje tych konkretnych rozwiązań. Są to swego rodzaju zalecenia, zwłaszcza jeżeli mówimy o bólach niespecyficznych, które także były jakby główną częścią mojego wystąpienia. Więc mam nadzieję, że przede wszystkim troszeczkę wyzbyłem z ludzi, którzy tego słuchali, strachu, zwłaszcza jeżeli też ich ten ból dolnych pleców dotyka, a jest to wielce prawdopodobne, bo tak jak wspominałem, przynajmniej raz w życiu 90% populacji taki ostry epizod bólu dolnego odcinka kręgosłupa ma. Czyli w tak dużym uproszczeniu, jeżeli taki niespecyficzny, intensywny ból nas spotka, to raczej nie mamy się czym martwić? Na pewno nie w pierwszej kolejności. Chyba że jest to związane, tak jak wspominałem, z czymś właśnie specyficznym, czyli upadkiem, które może skutkować złamaniem, albo po prostu z silnym obiciem miejsca w okolicy właśnie kręgosłupa. Czy to też może być związane z chorobami reumatoidalnymi, infekcjami, nowotworami, więc wtedy oczywiście warto zgłębić diagnostykę. Natomiast jeżeli totalnie bez przyczyny zabolały nas plecy i ten problem unormował się w ciągu kilku dni, to prawdopodobnie nic nam nie jest. Okej. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. Jesteśmy na stanowisku boksów szczęścia. My się w sumie już znamy, ale dla przypomnienia, dla naszych nowych widzów, powiedz nam pokrótce, co Wasz catering oferuje i dlaczego Wy? Jesteśmy cateringiem z Ostródy. Pracujemy w tej chwili na rynku lokalnym Ostróda, Olsztyn, Iława, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie. Myślę, że jesteśmy jednym z faworytów w tej chwili na rynku cateringów dietetycznych. Dlaczego? Dlatego, iż priorytetem dla nas jest nasz klient. Nasz stały klient, nie ten rotujący. Oferujemy w naszej diecie jedynie zdrowe produkty, własne wyroby, własne wędzonki, własne wędzone ryby. Nie wkładamy do pudełek półproduktów, staramy się, żeby to było tylko zdrowe i z pewnego źródła jedzonko. I powiedz mi, w jakiej części Polski działacie? Właśnie tutaj lokalnie, nasze województwo warmińsko-mazurskie, na chwilę obecną. Planujecie rozszerzyć swoją działalność? Tak, planujemy się rozszerzyć. Nie będę teraz mówiła, w którym kierunku, bo jest to jeszcze niespodzianka, ale niebawem poszerzamy swoje horyzonty, dlatego że jest bardzo wielkie zapotrzebowanie na naszą dietę. Dostajemy takie sygnały od naszych potencjalnych klientów, że czekają na naszą dietę. A jak, nie wiem, czy masz takie informacje, ale czy obecne, powiedzmy, troszeczkę cięższe czasy na rozwój biznesu, wiadomo, czasy po pandemii, wysoka inflacja, wysoka cena produktów spożywczych mocno negatywnie wpływają na, powiedzmy, rozwój firmy i rozprzestrzenianie się jej? Z pewnością wpływają negatywnie na rozwój, ale my jesteśmy taką firmą, która niestety bardzo nie poddaje się ani pandemii, ani inflacji, ani wojnie, ani żadnym innym nowinkom. Walczymy z tym, cały czas próbujemy na najwyższym poziomie swoje usługi świadczyć. Dajemy radę. Okej, dziękuję bardzo. Łukasz. Jesteśmy na stanowisku firmy Forever. Tak, tak? Dokładnie. Pierwszy raz Was widzę. Mogłabyś mi powiedzieć, czym się zajmujecie, co macie w ofercie, co to są za produkty? Witam serdecznie, z tej strony Natalia Bońkowska. Ja dzisiaj reprezentuję firmę Forever, z którą jesteśmy związani. Firma Forever tak naprawdę to jest największy plantator aloesu na świecie. Firma ponad 44 lata na rynku. Na rynku polskim 26, działa w prawie 170 krajach. Czyli duża korporacja. Ogromna, duża, rodzinna firma. Co najważniejsze,
pielęgnuje i tutaj dba o każdy proces, jeśli chodzi o produkcję aloesu, o produkty. Wszystko, co najlepsze z tego zielonego liścia, ja co prawda mam taki mały liść dzisiaj przy sobie, czyli ten liść jest obrany z tej zielonej skóry, skórka jest trzykrotnie zmielona, sam miąższ, sam środek. I tutaj o to tak naprawdę chodzi. Wzmacnia odporność, wzmacnia nasze jelita. Bardzo dobry produkt dla dzieci, dla osób dorosłych. To takie czołowe wasze produkty w ofercie? Czołowym produktem, słuchajcie, niezmiennym od ponad 44 lat jest właśnie ten miąższ aloesowy. To jest 99% aloesu. I tak jak niektórzy mówią, że aloes może uczulać, ten aloes nie uczula z tego względu, że jest obrany z tej zielonej skóry, która zawiera w sobie aloinę i hemodynę, substancje uczuleniowe i drażniące nasz organizm, nasz żołądek. Więc tak naprawdę tutaj mamy 100% całego środka liścia aloesu. Zmielony, jedynym konserwantem jest tutaj witamina C, więc z całego serca wszystkim polecam, a zwłaszcza o tej porze roku, żeby już teraz budować swoją odporność. Okej, tam jeszcze w tamtej stronie widzę inne produkty, jakieś maści, żele, tak? Tak, tutaj są produkty, generalnie firma Forever ma ponad 100 produktów w swojej ofercie, natomiast dzisiaj wybraliśmy takich 5 topowych produktów, czyli galaretka aloesowa, idealna na poparzenia, otarcia, skaleczenia, takie topowe bestsellery, po które sięgnie klient i z miłą chęcią otwiera się na nowe. Czyli jak dobrze widzę, to jest wszystko jeden ten sam produkt, tylko w różnych wariantach smakowych, tak? Dokładnie tak. To jest czysty miąższ aloesowy, 99% aloesu, a to już jest aloes z dodatkiem żurawiny oraz jabłka. Bardzo dobrze działa na drogi moczowe, na układ krążenia, a tutaj już mamy aloes smakowy, aloes mango i tutaj jest zawartość tam niecałe 90% i smak dodany mango. Przede wszystkim tutaj jest ten produkt skierowany dla dzieci, aby posmakowały i polubiły. No bo miąższ żółty, no niestety niekoniecznie wszystkim smakuje, ale ja często powtarzam, on nie ma smakować, on ma po prostu działać. On nie jest niczym słodzony. Absolutnie nie, zero cukru, jedynym konserwantem. Czysty miąższ i witamina C. I witamina C, dokładnie tak. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. Ja się spróbuję. Zapraszam do picia. Jesteśmy na stanowisku Endorfiny, Endorfina Shop. Tutaj powiedz mi, bo tak szczerze powiedziawszy, odkąd się interesuję suplementami, gdzieś tam wasza firma mi mignęła, obecnie gdzieś tam w reklamach, ale no nigdy to nie była jakaś... ludzie, czytając komentarze w internecie, nigdy jakoś nie widziałem, żeby to była duża, znana firma. Myślałem, że to jest jakiś mały podmiot, a się okazało, że macie własną linię produkcyjną, tak? Produkujecie suplementy. Od samego początku do końca. Dokładnie. U siebie. To powiedz mi, gdzie robicie, na jaką skalę, gdzie głównie można was kupić i znaleźć? Czyli akurat nasza firma znajduje się, w sensie działamy na terenie Mławy i okolicach. To jest nasz teren, ale w zasadzie mamy wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym, także w całej Polsce można dostać nasze produkty. W zasadzie to nie jest, powiedzmy, największa możliwa wielkość na razie, żeby dostać się w zasadzie na jakby rynek sam suplementu, no to jest bardzo duże przedsięwzięcie. I w zasadzie u nas po takim czasie, jaki do tej pory działamy, no, mamy dosyć duży przekrój suplementów. W zasadzie suplementów, kremów, batonów. Trochę tego jest. I jak na ten moment my się głównie skupiamy na tym, żeby nasze produkty oferowały bardzo dobry skład przy jednocześnie bardzo dobrych smakach. To jest chyba najlepsza nasza cecha, że wszystkie nasze produkty naprawdę dobrze smakują. Okej, mógłbyś tak pokrótce zaprezentować, mniej więcej z czym przyjechaliście dzisiaj do nas? Dzisiaj przyjechaliśmy w zasadzie z główną rzeczą, czyli odżywka białkowa. Mamy też izolaty, akurat nie ma miejsca już, nie możemy się rozłożyć ze wszystkim. Odżywki, mamy kremy, kolagen, w zasadzie za nami stoją nasze wszystkie produkty. Także mówię, mamy typowo suplementy, powiedzmy na siłownię, czyli kreatyny. Ale tutaj głównie działamy na takich hit produktach, tak? Dokładnie. Jeśli gdzieś można zrobić bardzo dobry skład, to staramy się zrobić produkt z bardzo dobrym składem, jednocześnie czyli, smakiem. Czyli te wszystkie fit produkty, które widzimy w słoikach, są produkowane przez was od samego początku do końca u was. Tak jest. Przypomnij mi jeszcze, w jakiej miejscowości działacie, produkujecie? Mława. Mława, okej. Dobra. Dzięki ci. Dzięki. Na krótki wywiad.
odcinki. Jesteśmy na stanowisku Muscle Clinic, firmy dosyć znanej nam, naszemu kanałowi, jak i też naszej firmie. Cześć. Cześć. Mógłbyś nam powiedzieć, z czym do nas przyjechaliście? Tak, no na początku czym się wyróżniacie? Bardzo chętnie o tym opowiem, no, ale na początku chciałem podziękować za kolejne zaproszenie. Już to jest chyba trzeci nasz event wspólnie z doktorem Fitem, podczas którego mamy szansę i prezentujemy Państwu nasze produkty. Dzisiaj akurat wyjątkowo bawimy się smakami, czyli można powiedzieć zabawa proteinowa. Mamy w swojej ofercie około 21 smaków, ale doszliśmy do wniosku, że te smaki można mieszać ze sobą i stąd właśnie tego niespotykane tutaj połączenia, czyli na przykład połączenie czekolady z pina coladą, czy łączymy banana z truskawką, robimy to na różny sposób i staramy się klientom uświadomić, że kupując odżywkę czekoladową możesz z niej uzyskać wiele innych ciekawych smaków i nie musi być to nudne. Raczej traktujemy to na zasadzie kontaktu z klientem i poszerzenia świadomości i naszego klienta. Swoim flagowym produktem, flagową odżywką białkową, łojapem, tak, jedna moim zdaniem ze smaczniejszych odżywek, które testowałem. Znaczy jest ogólnie dużo, ale jest naprawdę bardzo smaczna. Oraz po tamtej stronie co mamy? A to akurat najpierw podziękuję Ci za opinię o naszym białku, że jest bardzo smaczne. Rzeczywiście zgodzę się z Tobą. Natomiast było, jakbyś się nie zgodził. Natomiast w drugiej części stołu dzisiaj jesteśmy, prezentujemy naszą, można powiedzieć, firmę matkę Noble Farm, która jest i producentem Muscle Clinic, i producentem jeszcze naszego jednego brandu medycyny ortomolekularnej. Jest to najbardziej popularny w tej chwili kolagen. W mojej ocenie chyba najlepiej sprzedający się w tej chwili kolagen w ampułkach, kartilaż, pochodzenia wołowego, hydrolizat kolagenu wołowego. No i taki produkt okolicznościowy jak melisa, który uspokaja i poprawia możliwości przed snem, żeby lepiej zasnąć po prostu. Dzięki. Czyli mówisz, że tutaj mamy w jednym kubeczku wymieszane dwa smaki odżywki białkowej. Nie zawsze. Nie zawsze. Odpowiedzialna za to kreatorka naszych dzisiejszych smaków i czasami jest tak, że na przykład jest połączone dwie odżywki białkowe w jednym, a czasami jest na przykład dodatek, tak jak tutaj jest odżywka bananowa z truskaweczką. Tak, żeby kubełki smakowe poczuły truskawkę i dopełniamy ją bananem. No i właśnie to nazywamy dzisiaj zabawą proteinową na naszym stoisku. I z tego, co się orientuję, bardzo wszystkim się to podoba i nie mieli do tej pory świadomości, że można się tym bawić. No czyli ty wiesz, w którym kubeczku jest jaki smak? Przeważnie się orientuję, ale... Możemy zagrać w grę? Że ja się nie, napiję? Nie, ja się napiję. Dobra, dobry pomysł. Zobaczymy, czy się w ogóle znam na tym, na smakach. Musisz podtrzymać mikrofon, jak chcesz. Dobra, zaczniemy od tego. No tu już po kolorze wiem, że to jest coś czekoladowego. O, widzisz, dobrze. Miałem dobrze czekoladową, czekoladowego łojapa. Ale to nie tak się zabawa. Najpierw wisienka, żeby poczuć... Z tej strony. Poczuć tą kwaskowatość tego smaku i następnie dopełniasz czekoladą. No i powiedz, co czujesz. Jak się czujesz w ogóle? Wyśmienicie. Dziękuję Ci za kolejną pozytywną opinię. Czekoladę na pewno czuję. Mhm. Ale nie wydaje mi się, że coś jest więcej. Może lekki karmel? Nie, ale raczej nie. A to może się spytamy kreatorki. Pani kreatorko, co kolega teraz próbował? Czystą czekoladę? Czysta czekolada z wiśnią, Dobra. Dopełniona wiśnią. Jakiś drugi? To już mówię, że jest banan z truskawką, więc to będzie... Oj, mój ulubiony smak, który preferuję dzisiaj. Zdradzaj mi. Dobrze, spróbuj. To jest dokładnie to. Dzisiaj na tym bazuję, można powiedzieć. A co w ogóle mamy do wyboru? Banan. Słony karmel żurawina, owoce leśne, żurawina, lody. Lody waniliowe. Lody. Jakaś kawa. A dokładnie. No kawa, cappuccino. No dobrze czujesz, to jest... Idźmy dalej tą drogą. Lody śmietankowe wymieszane z jakimś aromatem kawowym. 100% trafiłeś, no. Masz
Masz wyczucie. Masz wyczucie idealne, nie? I to jest fajne połączenie. Możesz wstać rano, wypić sobie kawkę z lodami, prawda? A to mnie zaskoczyłeś, nie spodziewałem się, a widzisz, że będzie kawa. A jednak udało mi się trzeci event i dopiero cię pierwszy raz zaskoczyłem, tak? No dobra, no. Ostatni? A cóż, specjalne traktowanie masz, jakieś przygotowana mieszanka specjalnie dla ciebie, no. A to już czuję, znany mi smak, pistacja. Tak, trafił, pistacja? Z czym? Czekaj, no. Słonym karmelem. Słony karmel? Nie. Czekaj, coś słonego. Dajmy mu jeszcze jedną próbę, no. To ma pistację, na pewno jest pistacja. Co mamy jeszcze do wyboru? No dzisiaj jest 7 smaków. Coś jest jeszcze. Daj mi taki słonawy posmak. No, teraz jest coraz trudniej, bo jesteś już po trzecim, można powiedzieć, kieliszku smakowym. Za mną jest Szymon Mosny. Myślę, że dla większości osób, które interesują się choć trochę fitnessem, jest to osoba znana. Ale czy mógłbyś pokrótce się przedstawić dla tych widzów, którzy no, nie wiedzą, kim jesteś? Jasne. No, cześć, nazywam się Szymon Mosny, jestem trenerem personalnym i przyjechałem z Wrocławia do Olsztyna, żeby tutaj powykładać troszeczkę i opowiadać o tym, w jaki sposób można ćwiczyć i się odżywać, żeby schudnąć. Mógłbyś nam coś więcej zdradzić? Na jakie tematy rozmawiałeś i będziesz rozmawiać? Wiesz co, na razie miałem pierwszy wykład dotyczący luźno ogólnie tematu odchudzania. Wiesz, to jest galeria handlowa, więc tutaj nie będę wchodził w żadne nie wiadomo jak skomplikowane szczegóły. Natomiast po prostu rozmawiamy o tym, w jaki sposób można zacząć się odchudzać, o tym, w jaki sposób można zacząć, czy trzeba byłoby zacząć ćwiczyć, żeby się odchudzać. No, tak to wygląda. Okay. I tak, to już pytanie padło, więc zadam ci jeszcze raz. Tak z twojego doświadczenia, mógłbyś powiedzieć takie top 3, może top 5, jak uważasz, najważniejsze błędy w odchudzaniu, które ludzie popełniają i nie osiągają efektów zamierzonych. Okej, okay. To jest tak. Błąd numer jeden, na pewno nie trzymanie diety. Dieta to jest absolutna podstawa. Można chudnąć będąc na diecie, można nie chudnąć nie będąc na diecie. Trening nie daje ci gwarancji, że schudniesz. Najważniejsza jest dieta, więc pierwsza rzecz to jest trzymanie diety. Druga rzecz, trzeba odpowiednio wyliczyć ilość kalorii, które się spożywa, bo jeśli jakby ilość kalorii spożywanej będzie nieadekwatna do wysiłku fizycznego, czy to ilości kalorii, które człowiek wydatkuje, nie będzie efektów odchudzania. Trzeci punkt, prosił się o 5, to będzie dołożenie konkretnej aktywności. Wiesz, nie ma większego znaczenia, jaki sport się uprawia. Bo oczywiście możesz chudnąć trenując w siłowni, robiąc cardio na bieżni, ale możesz chudnąć, nie wiem, trenując sporty walki, trenując boks, biegając, jeżdżąc na rolkach, spacerując. Wiesz, szczerze mówiąc, to jakbym miał powiedzieć, jakie jest najlepsze ćwiczenie na odchudzanie, to jest spacer. Dlatego, że spacer po pierwsze nie męczy, po drugie każdy jest w stanie zrobić, nie wymaga żadnego sprzętu, a spala bardzo fajnie kalorie. Punkt czwarty. Trzymanie się planu, który sobie człowiek założył, dlatego że najgorsze jest trzymać dietę od poniedziałku do piątku, a potem sobie folgować. I piąte, podjadanie. Jeśli ktoś założy sobie, że je, nie wiem, 2500 kalorii i jakkolwiek podje, czy tam parę paluszków, czy batonika, czy troszkę orzeszków, zawsze może to doprowadzić do nadwyżki kalorycznej, w efekcie czego nie będzie chudnięcia. Chudnięcie jest proste, paradoksalnie. Tylko trzeba po prostu wyliczyć ilość kalorii, które się spala, wyliczyć ilość kalorii, które się spożywa, no i po prostu ta spalana musi być wyższa. Nie ma innego wyjścia. Dobrze. Dziękuję ci bardzo za ten krótki wywiad i do zobaczenia później. Bardzo miło. Dzięki. Dzięki. Cześć. Ze mną jest Bartek Burzyński, trener personalny z Olsztyna. Powiedz Bartku, co cię to dzisiaj sprowadza? No słuchaj, parę słów chciałem dzisiaj powiedzieć odnośnie żywienia, odnośnie naszego nowego dziecka cateringu Bajburza i rozwiać troszeczkę mitów suplementacyjnych, a dzisiaj akurat wzięliśmy kreatynę pod lupę. Powiedz mi pokrótce, o czym rozmawiałeś dzisiaj na scenie? Dzisiaj rozmawiałem na scenie, czym kierujemy się, tworząc catering, skąd w ogóle wzięła się ta idea i jakie tam zasady przyświecają. Tak? I czego
co mi wcześniej nie pasowało jakby w stylu prowadzenia innych cateringów, czego mi brakowało, żeby wprowadzić taką komplementarną usługę dla moich podopiecznych. To w pierwszym bloku poruszyliśmy, a w drugim bloku, co tu się rozpowiadać o suplementacji, szeroko pojęte, jakby każdy, kto wchodzi w świat fitnessu, wchodzi w świat ruchu, dbania o siebie, od razu automatycznie interesuje się suplementami. Mega dużo tego jest, więc mega dużo wątpliwości, mega dużo wiedzy takiej nieprzesianej z internetu. Ja te klocki starałem się dzisiaj ułożyć. Wracając do twojego dziecka, czyli twojego cateringu dietetycznego, powiedz nam, czym twój catering się wyróżnia względem innych dostępnych na rynku olsztyńskim? Na początku chciałem sprostować, bo owszem, dziecko jest jedno, ojciec jest jeden, ale matek jest wiele, bo dziewczyny stoją za smakiem również tego cateringu i doborem żywienia. Czym się charakteryzuje? Na pewno tym, że to, co jest w pudełku i to, co jest na etykiecie, zgadza się. Z mojego doświadczenia, pewnie ze mną zgodzić się, często jest tak, że widnieje coś na etykiecie, w szczególności poziom białka. Nie masz 50 parę gramów białka, masz jakieś doświadczenie, patrzysz, że tam 4 są kawałki kurczaka. No, nie może tak być. Tak? Mnie to mega irytowało w cateringach. Mówię, no to jest oszustwo w biały dzień po prostu. I biorą ludzie za to pieniądze. Więc tutaj stawiamy na taką szczerość, mega idealistycznie do tego podchodzę, żeby to było wszystko dopięte, więc to. Dwa, ilość błonnika, ilość warzyw. Staram się, żeby to było sycące, żeby ludzie faktycznie po danej kaloryczności byli najedzeni, bo to zazwyczaj są kaloryczności redukcyjne dla kogoś, żeby ta sytość była na odpowiednim poziomie, zatem duża pula warzyw, świeżych warzyw. Te w większości cateringów są takie zdechłe już i gdzieś tam w małej ilości niespełniające założeń współczesnej dietetyki. Zatem stawiamy też na to. No i udaje nam się to, ponieważ pierwszy taki feedback podopiecznych, którzy brali inne cateringi, mówią: Burza, słuchaj, ty oszukujesz w tym cateringu. Tam nie da się tego przejeść, jest za dużo jedzenia. Jem 1600 kalorii, a nie mogę tego przejeść. O co chodzi? Ja mówię, nie, słuchaj, to nie ja oszukuję, tylko jakby jesteś przyzwyczajony do takich niskich standardów, że jest to dla ciebie coś nowego. I tym chcemy się, z tym chcemy być kojarzeni. Czyli w tak dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jest catering dietetyczny monitorowany przez trenera personalnego, pasjonata dietetyki. Dokładnie tak. Praktykanta. Ja to praktykuję na co dzień żywienie, wiem, co wpływa na dobre samopoczucie, na sytość, a to jest jakby redukowałeś nie pierwszy raz. Wiesz, że to jest główny faktor, tak? Jeżeli jesteś w miarę syty, wiadomo, że na pewnym poziomie już nie da się tego zaspokoić, ale jesteś syty, to dłużej wytrwasz w twoim postanowieniu, tak? Dzięki za krótki wywiad i powodzenia. Również. Ze mną jest Jakub Chomej, dietetyk kliniczny. Cześć Kuba. Powiedz kilka słów o sobie, co tutaj robisz i dlaczego? Nazywam się Jakub Chomej, jestem dietetykiem klinicznym. Jestem tutaj, żeby zaprezentować swoje usługi jako dietetyka, żeby przeprowadzić bezpłatne konsultacje, analizę składu ciała. Jak ktoś chce, może przyjść się dowiedzieć się na odpowiedzi na pytania, które go nurtują odnośnie diety. No i to tu właśnie robię. I powiedz mi, jako dietetyk, z jakim rodzajem klienta spotyka się najczęściej? Czy nie wiem, poprawia samopoczucia, odchudzanie się, dieta na jakieś konkretne choroby? No 90% moich pacjentów, głównie pacjentki, przychodzą z problemem niedoczynności tarczycy, insulinooporności. No i oczywiście przy tym redukcję masy ciała, tak? No bo są to dolegliwości, które tą utratę masy utrudniają, więc przychodzą szukać porady. Więc głównie to są takie osoby. I powiedz mi z twojego doświadczenia, co twoim zdaniem jest takim kluczem do skutecznego odchudzania się, długotrwałego, skutecznego odchudzania się? No jest to spożywanie produktów, posiłków, które ci smakują, tak? Jeśli będziesz się katował, no to jakimiś tam restrykcyjnymi dietami, które po prostu ci nie smakują, się męczysz, no to nie będziesz skłonny do tego, żeby utrzymywać taki styl żywienia przez dłuższy czas, tak? Musisz odżywiać się tak,
żeby to było dla ciebie wygodne, żeby ci smakowało, no bo to inaczej nie oszukujmy się, no nie będziesz tak długo w stanie wytrzymać, tak? Jedzenie to jest jedna z przyjemności życia większych, więc fajnie, żeby tą przyjemnością dalej zostało. Czyli możemy wywnioskować, że u ciebie klienci jedzą smacznie. Oczywiście, tylko smacznie. Nie ma takiej osoby, która by narzekała na smak posiłku. Dzięki za krótki wywiad i powodzenia. Jesteśmy na stanowisku firmy Medicover. Cześć Łukasz. Witam Cię. Powiedz nam w kilku słowach, czym się tutaj zajmujecie, z czym do nas przyjechaliście? Przede wszystkim przyjechaliśmy promować sport i aktywność fizyczną, promować aktywny styl życia i promować powrót do aktywnego stylu życia. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby ludzie jak najbardziej, jak najszerzej dowiedzieli się o tym, że powrót do aktywności fizycznej będzie wpływał nie tylko na poprawę ich wydolności, sprawności, wyglądu, ale również i na zdrowie. Okej, okay. Mógłbyś w kilku słowach powiedzieć, na czym polega ta maszyna BodyG, którą tutaj widzimy z boku? Oczywiście. Maszyna BodyG to jest nowatorskie rozwiązanie, które w Polsce pojawia się akurat za naszą akurat tutaj wiedzą i my to po prostu zaczynamy wszystko promować. Natomiast sama maszyna BodyG polega na tym, że wykonuje skan, czyli tak zwany awatar człowieka, dzięki któremu możemy krok po kroku, na przykład miesiąc po miesiącu albo co dwa miesiące, sprawdzać swoje postępy podczas treningów, odchudzania, wprowadzania diety bądź jakiejkolwiek innej aktywności fizycznej, jaką wykonujemy. Także można po prostu sobie sparować to, co było załóżmy dwa miesiące temu, do tego, co może być dzisiaj. Wszystko na telefonie, w aplikacji? Oczywiście wszystko na telefonie, w aplikacji. Aplikacja jest oczywiście darmowa. Dzisiaj wykonujemy takie pomiary darmowo. Natomiast docelowo będziemy chcieli doprowadzić do sytuacji takiej, żeby w jednym z naszych olsztyńskich klubów taka maszyna właśnie BodyG stanęła na stałe i żeby każdy z klubowiczów, którzy będą posiadali kartę Medicover Sport, mógł z takiego czegoś skorzystać raz w miesiącu. A sama firma Medicover, czym się zajmuje? Medicover jest grupą, która zajmuje się przede wszystkim opieką medyczną jako Medicover Healthcare Services. Zajmuje się również kartami sportowymi, czyli Medicover Sport. Zajmuje się również sprzedażą platformy benefitowej jako Medicover Benefits oraz kilkoma jeszcze innymi działami. Natomiast ogólnie rzecz biorąc zajmujemy się wszystkim tym, co kadry, firmy mogłyby potrzebować. Benefitami pracowniczymi. Dzięki Ci za krótki wywiad. Proszę bardzo. Dziękuję. Maciek, w tym momencie potrzebujemy, żebyś stanął nogami na niebieskich polach. Ręce przy ciele. Tak jak koleżanka pokazuje, troszeczkę szerzej. I w tym momencie rozpocznie się pomiar. Na początku zaczniemy od wykrycia twarzy. Bo jak twarz akurat urządzenie wykryje, to zaczyna się kręcić. Na samym początku jest pomiar górnej części. Cały pomiar trwa około 90 sekund. Ogólnie rzecz biorąc powinny być to jakieś 3 takie przejazdy naokoło. Więc w tym momencie, tak jak wspomniałem, pomiar górnej części ciała. Wszystkie pola, które są zeskanowane, robią się na szaro. Przechodzimy do dołu. Środkowa część ciała. To jest moment, w którym nie wolno się ruszać. Każde poruszenie się, rozmowa może wprowadzić błąd w pomiarze. Optymalnym rozwiązaniem oczywiście byłoby, gdyby osoba mierzona była bez niczego, w samej bieliźnie. Przechodzimy do dołu. Każdy centymetr ciała jest zmierzony. Ciało jest również zważone, więc mamy tutaj odczyt z kilku różnych punktów, jeżeli chodzi chociażby właśnie o wagę, jeżeli chodzi o wzrost. Metodą działania wagi BodyG jest czujnik podczerwieni, więc w takich warunkach jak dzisiaj, czyli w galerii, jest to idealne rozwiązanie, ponieważ mamy bez żadnego problemu możliwość zmierzenia i zważenia człowieka i zrobienia właśnie awatara. Gorzej czasami jest, jeżeli mamy temperaturę bardzo wysoką na zewnątrz, i wtedy temperatura przy ciele dochodzi do temperatury zewnętrznej. Pomiar został wykonany i w tym momencie kolejnym punktem, który będzie wykonywany, jest zapisanie tego pomiaru.
Jeżeli ktoś miał wykonywany pomiar wcześniej, jest to zapamiętane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie było to zrobione wcześniej, to trzeba po prostu założyć konto. Na adres mailowy osoby, która była badana, przychodzi link do ściągnięcia aplikacji. Aplikacja jest oczywiście darmowa i za każdym razem, kiedy jest nadpisywany kolejny skan, aplikacja będzie widziała przedostatni i ostatni wykonany pomiar. Samo wysłanie skanu trwa około 4-5 minut i potem wszystko pojawia się już na mailu. Optymalnym rozwiązaniem jest, żeby takiego skanu dokonywać raz na jakiś czas, najlepiej właśnie w stałych odstępach czasu, bo w momencie, kiedy mamy stałe odstępy czasu, możemy sobie badać postępy, jakich dokonujemy albo podczas treningów, albo podczas uruchomienia diety, albo podczas zmiany aktywności fizycznej, bądź ewentualnie pod okiem trenera możemy dostosować obecny plan treningowy do tego, co chcemy osiągnąć. Bo jeżeli trener razem z osobą zainteresowaną podejmie decyzję, że w którymś innym kierunku to powinno iść, to można w każdym momencie to zmienić.